nie tak dawno, bo krótko przed pandemią, w całej Unii Europejskiej przeprowadzono badanie na temat rozumienia instrukcji obsługi urządzeń technicznych. Wyniki były porażające, ponieważ ponad 50% uczestników ankiety nie potrafiło we właściwy sposób zastosować przeczytanych treści do uruchomienia czy też usprawnienia funkcjonowania danych urządzeń technicznych. Zauważono zresztą, że opis i instrukcja uruchomienia pralki niekiedy przypomina opis funkcjonowania promu kosmicznego. Dlatego podjęto decyzję, aby uprościć instrukcje, aby one były pisane językiem prostym, w stronie czynnej, w sposób bezpośredni, komunikatywny. Dzisiaj mamy Ewangelię według świętego Łukasza, która przypomina nieco instrukcję obsługi, ale właśnie tą uproszczoną, bardzo konkretną. Jest to fragment z Ewangelii świętego Łukasza, gdzie Pan Jezus posyła 72 uczniów. Posyła ich, aby szli i głosili ludziom, że przybliżyło się do nich Królestwo Boże. Jest to język bardzo prosty, funkcjonalny. Idźcie, oto was posyłam na cały świat, nie noście trzosa, torby, nikogo w drodze nie pozdrawiajcie, co oznacza mniej więcej tyle, że nie traćcie czasu, ponieważ przy pozdrowieniach nie było tylko zwyczajnie cześć, ale również ludzie się często zatrzymywali, rozmawiali, w ten sposób często trwonili czas. Pan Jezus mówi, nie pozdrawiajcie nikogo, czyli nie trwońcie czasu. Czy my te instrukcje obsługi, te instrukcje bycia apostołem przyswoiliśmy sobie? Jest to pytanie do nas wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy apostołami. Jest to również Ewangelia sztandarowa, zasadnicza dla Palotynów, ponieważ uroczystość świętego Wincentego Palotiego właśnie ta Ewangelia jest czytana. O apostołach, o 72, nie tylko 12 apostołach posłanych, ale o 72 posłanych, którzy mają głosić światu Ewangelię i dobrą nowinę. Weźmy sobie tę Ewangelię raz jeszcze dziś, po liturgii, po mszy świętej, przeczytajmy i zobaczmy, czy jesteśmy ludźmi, którzy są w stanie właśnie w taki sposób pójść i głosić Słowo Boże. Czy jesteśmy ludźmi dworców, lotnisk, peronów, miejsc, gdzie się toczy życie, gdzie się wyrusza, aby głosić ludziom dobrą nowinę, czy raczej wolimy okopać się w ciepłym fotelu. Fotel, pokój nie są miejscami głoszenia Ewangelii. Nie są miejscami, w których Ewangelia wybrzmiewa. Ona wybrzmiewa tam, gdzie są ludzie. Tam, gdzie spotykamy ich na co dzień. Świętej pamięci ksiądz arcybiskup Henryk Kozer zwykł powiadać, że grzyby zbiera się tam, gdzie rosną, a nie gdzie tam, gdzie chcielibyśmy, żeby one rosły. Wychodźmy na miejsca, na place, tam, gdzie są ludzie, aby głosić im, że przybliżyło się do nich Królestwo Boże.